Dziś do tego zaszczytnego grona osobowości dołączy człowiek historia. Od 1976 roku pracował w redakcji publicystyki kulturalnej Polskiego Radia. Od 1978 prowadził w programie pierwszym audycję Cztery pory roku. W latach 1989-91 współpracował z rozgłośnią polską Radia Wolna Europa, a do 2009 roku pracował w Polskim Radiu, m.in. jako dyrektor biura programowego i doradca zarządu. Był współorganizatorem Związku Pracodawców Mediów Publicznych i pierwszym dyrektorem biura związku w latach 2005-2006. W 1993 roku, koordynując w Polskim Radiu pracę redakcji informacyjnych, wprowadził informatyczne sumowanie czasu obecności polityków i partii politycznych w programach radia, a rok później elektroniczną dokumentację niezbędną do rozliczeń praw autorskich i pokrewnych. Prowadził też działania zmierzające do odzyskania przez Polskie Radio archiwum zbiorów fonicznych i bibliotek, w wyniku których Polskie Radio odzyskało zbiory i tytuł do ich własności. W 1994 roku brał udział w doprowadzeniu do wpisania w historię Polskiego Radia działalności rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, czego symbolicznym wyrazem było przyznanie honorowego złotego mikrofonu pierwszemu dyrektorowi RWE Janowi Nowakowi Jeziorańskiemu. Koordynował radiową obsługę pielgrzymek Jana Pawła II do Polski oraz wydanie przez Polskie Radio pełnej dokumentacji dźwiękowej wypowiedzi Jana Pawła II z wszystkich pielgrzymek w Polsce. 12 marca 2001 roku, w 1001 rocznicę zjazdu Gnieźnieńskiego, zorganizował w Polskim Radiu sesję z udziałem najważniejszych osób w państwie na temat wyzwań i oczekiwań w rozpoczynającym się tysiącleciu. Dokumentacja tego wydarzenia została utrwalona w wydanej przez Polskie Radio książce Na progu nowego tysiąclecia z dołączonym do niej multimedialnym zapisem na dwóch płytach CD. W 1994 roku w Teatrze Polskiego Radia zostało wyemitowane słuchowisko jego autorstwa pod tytułem Ksiądz Jerzy Niezamilkł w reżyserii Janusza Kukuły. Za budowanie prestiżu Polskiego Radia na świecie, w szczególności poprzez osobiste zaangażowanie we właściwą obsługę radiową wizyt i pielgrzymek świętego Jana Pawła II w ojczyźnie. Już chyba nikt nie ma wątpliwości. Laureatem honorowego złotego mikrofonu 2019 jest pan Tadeusz Fredro Boniecki. Tadeusz Fredro Boniecki, laureat honorowego złotego mikrofonu, dzierży statuetkę. Panie Tadeuszu, bardzo prosimy o kilka słów. Jestem ogromnie wzruszony. Bardzo dziękuję pani prezes. Dziękuję kierownictwu Polskiego Radia. Od 10 lat nie ma mnie już w Polskim Radiu, nie ma mnie w obrocie publicznym, jak to się mówi, a jednak pamiętamy. Bardzo dziękuję. Jestem ogromnie wzruszona, ponieważ to jest nadzwyczajne, piękne zwieńczenie mojego ważnego rozdziału mojego życia. Najpierw muszę podziękować mojej żonie, która od 50 lat, prawie 50 lat wspiera mnie swoją miłością. Podziękować moim córkom, które obserwując moją pracę, wybrały kierunki studiów najodleglejsze od zajęcia dziennikarskiego. Ale fakty dziennikarski wypełniający nasz dom spowodował, że obie ten zawód uprawiają. Dorota od 20 lat w Polskim Radiu, autorka kilkuset znakomitych reportaży, dawno prześcignęła dorobek ojca, podobnie Maria, redaktorka czasopism, autorka ważnych książek.
Bardzo mi zależy, żeby splendor tego złotego mikrofonu objął tych wszystkich, z którymi mogłem w minionych latach pracować. Najpierw w redakcji literackiej, później w czterech porach roku i w końcowym etapie w biurze programowym. Bardzo serdecznie wam wszystkim dziękuję, o wszystkich was bardzo dokładnie pamiętam, tych obecnych i tych już nieobecnych. Nie zrealizowałbym tego, co dziś określa się mianem mojego udziału w sukcesach Polskiego Radia, bez akceptacji kolejnych prezesów. Najpierw muszę podziękować Markowi Owsińskiemu, który po 10-letniej nieobecności mojej w Polskim Radiu z racji wojny jaruzelskiej zaprosił mnie, bym do radia wrócił. Krzysztofowi Michalskiemu, prezesowi pierwszego zarządu, kolejnym prezesom Ryszardowi Miaskowi, Andrzejowi Siezienieckiemu, Krzysztofowi Czapańskiemu. Dziękuję za zaufanie, jakim mnie obdarzaliście. Podsumowanie mojej działalności radiowej to nie tylko sukcesy, ale i porażki. Nie udało nam się zarządom i mnie wyegzekwować od Krajowej Rady realizacji artykułu 26 w 4 rozdziale ustawy o radiofonii i telewizji, który nakłada na Krajową Radę obowiązek zapewnienia 4 programom Polskiego Radia pełnej możliwości odbioru tych programów na terenie całego kraju. W odniesieniu do programu pierwszego, które perypetie w latach 90., co starsi świetnie pamiętają, nie było prawie na antenie. Pierwszy program wyegzekwował dla siebie wszystkie częstotliwości na terenie całego kraju dopiero za prezesury Krzysztofa Czabańskiego. Program drugi i czwarty, jeśli się nie mylę, oczekują na realizację ustawowego zapisu do dziś. Nie udało nam się wpłynąć na zmianę definicji abonamentu radiowego, który ciągle ma archaiczny zapis opłaty za posiadanie radioodbiornika i telewizora. Nie udało nam się zerwać komonta obroży kodeksu handlowego, przeciwko któremu bardzo intensywnie w czasie dyskusji o ustawie w 1992 roku nasz radiowy kolega Aleksander Małachowski, wówczas poseł, protestował przeciwko zrównaniu mediów publicznych z fabryką śrub. Domagał się, by uznano media publiczne jako instytucje kultury. Dopiero w minionej kadencji, nie bez udziału byłego prezesa Polskiego Radia, w minionej kadencji posła Krzysztofa Czabańskiego, przeniósł nadzór właścicielski nad mediami publicznymi do Ministerstwa Kultury. Tyle takiego przeglądu historycznego i dziękując jeszcze raz, życzę i pracownikom Polskiego Radia, kierownictwu, by dla jak najliczniejszego grona słuchaczy Polskie Radio było dyskretnym, ale zaufanym przyjacielem.